Witam w rajdowej kuchni Gemini. Mam na imię Sławek. Zazwyczaj gotuję dla mistrzów i zawodników rajdów terenowych, w tym dla Rafała Sonika. Dziś będę waszym przewodnikiem po mistrzowskim kulinarnym wyzwaniu. Opowiem wam, jak wygląda dakarowa kuchnia, dowiecie się również paru ciekawostek rajdowych i jak z dostępnych składników na rajdach wyczarować pełnowartościowe danie. Zawodnicy dziennie przejeżdżają kilkaset kilometrów, tracą do kilku tysięcy kalorii. Po całym dniu i po całym takim wysiłku potrzebują porządnie zjeść. Dziś pokażę Państwu, jak przyrządzić kawałek dobrej karkówki na grilla. Do przygotowania będzie potrzebna nam karkówka. Najlepiej, jeżeli ma przerosty tłuszczu, wtedy jest najwięcej smaku w tej karkówce. Papryka, jarzynka, peperoncino, bazylia, troszkę przyprawy do grilla, mieszanki i nutka cynamonu. Do marynaty używam soku z granata i oliwy z oliwek. Oczywiście nie można zapominać o podstawowym składniku, jakim jest czosnek. Po sukcesie w rajdzie Dakar dostałem od przyjaciela deskę, która przypomina mi ciągle o Dakarze i na której kroimy karkóweczkę. Mięso mamy już wyporcjowane, teraz powinniśmy je zmiękczyć. Ja używam rozdrabniacza, który rozcina włókna w środku mięsie. Dlatego mięso staje się soczyste i nie ma ścięgien i włókien. Układam mięso sobie naokoło miseczki, żeby równomiernie wiedzieć, ile przypraw dodaję. I przyprawiamy. Delikata, papryka czerwona. Tutaj mamy przyprawę grillową, koniecznie bazylia. Peperoncino dla podkreślenia ostrości. Dodajemy papryki peperoncino, ponieważ papryka peperoncino poprawia trawienie i jest mniejsze zagrożenie na rewolucje żołądkowe. Sól, pieprz i nutka cynamonu. Oliwa z oliwek, delikatnie sok z grenadiny. On jest słodko-kwaśny, dlatego mięso nabiera specyficznego, pysznego smaku. I oczywiście czosnek, który doda przepysty smak. Tak zapeklowane mięso musimy dokładnie wyrobić, żeby ono w każdym miejscu miało taką samą powierzchnię przypraw. Odstawiamy na około 2 do 3 godzin. Grilla mamy odpowiednio nagrzanego do temperatury ponad 200 stopni. Ówcześnie zapeklowane mięso układamy je na mocno rozgrzanego grilla do ponad 200 stopni. Grill musi być nagrzany, żeby całe wartości smakowe zostały po prostu w środku i nam to nie wykapało. Na rajdach zdarzają się różne warunki pogodowe. Od powodzi po pustynne burze. Wtedy korzystamy z produktów zapeklowanych i przygotowanych wcześniej w Polsce i przywiezionych na rajd. Po dosłownie kilku minutach przewracamy karkówkę, ponieważ mięso, które zostanie za długo na grillu, będzie po prostu twarde. Karkóweczka jest mięciutka i taką karkóweczkę podajemy na talerzyk. Myślę, że taka porcja będzie odpowiednia dla naszego mistrza. Wzbogacamy ją witaminowo i wcześniej przygotowaną sałatką z marchewki, ogórka, cebulki, pomidorka, papryki. Taki solidny kawałek mięsa dostarczy zawodnikowi ogromnej ilości kalorii. Ale nie zapominajcie o minerałach i witaminach, które są również potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Podczas rajdów zawodnicy tracą bardzo dużo wody. Nie należy pić czystej wody, ponieważ czysta woda wypłukuje minerały z organizmu. Należy ją wzbogacać cytryną, miodem, sokiem malinowym. Wtedy one po prostu pozostają w organizmie. Jeżeli wam się podobało i chcecie więcej, kliknijcie w link w opisie. Sławek Szelc, pozdrawiam.